Dwa razy do roku na terenie Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego odbywają się objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów. Od września do listopada trwa jesienna natura. Najbliższe terminy to 15 października miejscowości gminy Pogorzela, 15 października Olszewo i Stare Bojanowo w gminie Śmigiel, 16 października Poladowo i część Śmigla, 17 października Poniec, miejscowości gminy Rawicz i miejscowości gminy Śmigiel. 18 października Szymanowo w gminie Rawicz, Poniec, Robaczyń i Śmigiel oraz miejscowości gminy Pogorzela, 21 października miejscowości gminy Jutrosin, a 22 października cała gmina Osieczna. Odpady muszą znaleźć się przed posesjami bądź przy śmietnikach najpóźniej w dniu odbioru do godziny 6 rano. Co wystawiamy? Meble, wyposażenie gospodarstwa domowego, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zabawki z Sprzęt rekreacyjny i sportowy, niewielkie ilości odpadów budowlanych oraz opony. KZGRL przypomina, że pozostawianie tego typu odpadów w innym terminie jest wykroczeniem i jest traktowane jako porzucenie odpadów. Jest także lista odpadów, których na te zbiórki wystawiać nie można. Są to odpady zawierające azbest, odpady budowlane i rozbiórkowe w dużej ilości, części samochodowe, opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, szkło luzem, sprzęt budowlany, urządzenia. Przemysłowe, motorowery, odzież, świetlówki, baterie i akumulatory czy odpady zmieszane. Informacje szczegółowe dotyczące odbieranych odpadów znajdziemy na stronie kzgrl.pl. Również tam dostępne są harmonogramy. Daty znajdują się na harmonogramach papierowych oraz w aplikacji EkoHarmonogram.